Pierwsze autobusy wodorowe dotarły już do Rybnika. Na razie 5. W sumie realizowana jest dostawa 20 sztuk. Już w październiku pasażerowie wsiądą do zeroemisyjnych pojazdów. Podobny plan miała metropolia, ale okazało się, że paliwo jest za drogie, więc na razie trzeba zostać przy prądzie. Łukasz Kądziołka. Tak wyglądają nowe autobusy napędzane wodorem, które właśnie przyjechały do Rybnika. Na razie trwają jeszcze przygotowania, ale już niebawem pojazdy polskiej marki Nesobus będą woziły pasażerów. Wszystkie kasowniki na kartę płatniczą, pełna kabina kierowcy, klimatyzacja, monitoring, defibrylator AED i ciekawostką w tych 20 będzie to, że w zasadzie jest, że zamiast lusterek są kamery, i dodatkowo kamera 360 stopni, która znacznie ułatwia manewrowanie tym pojazdem. Są nie tylko ciche, ale przede wszystkim zeroemisyjne. Jedyne co wytwarzają to parę wodną, która po skropleniu nadawałaby się do picia. Ich ładowanie odbywa się szybciej niż w przypadku elektryków. Poza tym na ich korzyść przemawia zasięg. Zasięg jest nominalny 450 km. Rzeczywisty będzie około 300, a tu autobusy przejeżdżają dziennie między 200 a 250, więc nie trzeba doładowywać go między kursami. To pierwsze 5 autobusów, które wyjadą na ulicę 2 października. Łącznie Rybnik zamówił ich 20. Wszystkie pojazdy mają zostać dostarczone w ciągu 6 miesięcy. Inwestycja w wodorową flotę dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 45 milionów złotych nie należy do tanich. Jeden taki pojazd kosztuje około 3 milionów złotych. Przekonała się o tym metropolia. Większym problemem niż zakup autobusu okazał się zakup wodoru. Jesteśmy zmuszeni zrezygnować z zakupu autobusów wodorowych. Za tą rezygnacją stoi przede wszystkim fakt bardzo wysokich cen paliw. Musieliśmy unieważnić przetarg na zakup paliwa wodorowego, bo cena, którą otrzymaliśmy, przewyższała ten budżet, który sobie w tym postępowaniu zaplanowaliśmy. Jedyną ofertę przekraczającą możliwości metropolii o ponad 20 milionów złotych złożył Orlen. Spółka jest w trakcie budowy stacji tankowania wodoru w Katowicach. To z niej miały korzystać pojazdy metropolii, jednak tak się nie stanie. Żeby dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 81 milionów złotych nie przepadło, GZM chce zmienić cel i zamiast zakupu wodorowych autobusów kupić elektrobusy.